Siemano, z tej strony Hannibal. Słuchajcie, serwer Emerald jest fajny, w porządku, ale za chwilę kończy się czas abonamentu i trzeba załadować następny, a ja nie chcę opuszczać swojej ekipy z Discorda. Totalny koksy. Także startujemy szamanem, będzie to seria od zera do bohatera, bez przekładania yangów. Mamy tutaj Super Ninja 9.3 level oraz szamankę 8.8, które się powoli ekspią, ale mi się naprawdę nie śpieszy. Dlaczego serwer Bagianamo, a nie Emerald? Przede wszystkim dlatego, że jest tu moja właśnie ukochana ekipa z Discorda. Polska. Górom. No i po drugie, tutaj jest rynek mega rozwinięty, można na każdej rzeczy zarobić, dlatego też postanowiłem zrobić taką serię od zera do bohatera i będziemy po prostu piąć się po drabinie w pierdolu. Jeżeli chodzi o Polskę, co my tu mamy na razie? 840 SM-ów, 3,5K znaków, nie jest to za dużo, że sobie doładujemy. No na pewno przydałoby się manu. Dobra, zakręćmy sobie parę razy, ale ja wątpię, że to w ogóle ma jakikolwiek sens, i zwłaszcza jeżeli chodzi o manu, żeby to dropnąć. O, no wiadomo, że kluczyk, oni by chcieli, żebym ja od razu tutaj nie wiadomo co kręcił. Te łupy dropów są tak totalnie beznadziejne, że ja nie wiem po co to jest, bo ja przecież nic z tego nie zrobię, nie wykorzystam. O, drugi klucz, patrzcie, widzicie? Jak oni, nowe konto, oni już czają, nie? Nowa postać, znaczy się, nie konto. I oni już czają, że ja tutaj, wiecie, oni chcą mnie namówić do wydawania SM-ów. Jeszcze happy hour, doładuj sobie, kliknij, zakręć kołem jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz, zakręć jeszcze, no dobra, jeszcze raz zakręcę. O, jest na 3 dni. No jak to by mi dropnęło, to słuchajcie, to ta seria by poszła. No nie dropnie mi oczywiście. Kluczyk też nie było. Dobra, słuchajcie, młodzi bohaterzy, bierzemy sobie na początek pocałunek elfa. Szaman chłopi, pocałunek elfa. Kurczę, no muszę naprawdę z niego mężczyznę zrobić. Jakiś Turek do mnie napisał w ogóle, że mu się podoba mój nick, bo Hannibal oczywiście, i napisałem, że nie chodzi o Hannibala Lectera, tylko Hannibala z Kartaginy, z historii. On napisał tak, że też lubi. A skąd jestem? Napisałem, że Polska. Czy to źle? A on nie, I love you. I nie wiem, czy co on tam chce napisać. Dobrze, ale widzowie, mamy 4 level, bijemy sobie psy i mamy 9 KSM-ów niecałe, także spoko. Postać będzie zrobiona, nie ma się co martwić. Chciałbym potkę, ale w sumie weźmy sobie jakąś skrzynkę, może tu potem mi się trafi pewnie. Książka lidera, fasola różowa, czerwona plażowa, 15 dni, ej, to możemy selnąć. Zdobna z odłamkiem, książka lidera, różowa fasola, o, i jest eliksir słońca, czyli to co chciałem. A przy okazji, że strój poszedł, to zaraz go sprzedamy. Patrzcie, jak on tu napierdziela, tu lepiej niż body. Słuchajcie, ja odpalam normalnie zieloną potę. Gdzie tu jest szybkość bicia? Szybkość tego 132. Pyk. 142. Ja se sam robię dobrze w tym momencie. Patrzcie, co tu się dzieje. Przecież on te metiny niszczy. Zaraz zmieniamy haja, na tym levelu zostaje. Kupuję normalnie pierścionek anti-expa. Ja to wszystko robię. Słuchajcie, te metiny są mnie głupie. Strach kolejny. Ja pierdzielę, przecież ja tą postać zrobię raz, dwa. Jestem niezniszczalny, jak Najman. Dobrze, więc troszkę pobiliśmy sobie metinów. Jak widzicie, strony są lekko zapełnione, KU. Jeszcze bym trochę podropił, ale że dropnęliśmy wczoraj z koła właśnie ten kostium. Już wam pokazuję na górę. To go po prostu sprzedamy, bo i tak nie mam yangów, żeby to sobie zrobić. Tutaj wystawiamy shopik. Odbieramy kasiorę, znów wystawiamy shopik i znów odbieramy kasiorę. I tak raz po razem. Nawet metina ktoś w mieście wypuścił, to se weźmiemy, pobijemy, zobaczymy co z tego będzie. W ogóle są jakieś tam eventy cały czas i coś tam zawsze mi się uda dropnąć. Następny kał do kolekcji. Dzisiaj akurat lecą zielone fasolki. Akurat teraz mi nie poleciało, ale no mam dwie sztuki. Dwie zielone fasolki, wcześniej pierścień TP mi dropnął i jeszcze ten kisino, jeden blask i no jest, po co mi ten język? I coś tam jeszcze było, już nie pamiętam dokładnie. Dobrze, zebraliśmy tutaj parę itemów, to co nam podropiło. Mamy tutaj trzy zbrojki na plus 5 i nasze inniki jakieś tam na plus 4. Srebrna brązo nawet nam poleciała, także też spoko. Dobra, kujemy ile się po prostu da, zaczynając może od jakiegoś naszyjnika.
Pierwsza piątka siadła. Piąteczka palono. Piąteczka wsiadło. I tak dalej, lecimy. Dobrze, jak zdążyliście zauważyć, zabrakło nam komponentów. Mamy dwa naszyjniki na plus 7, miedziany oraz srebrny. Potrzebuję czerwonych wstęg, no niestety, ale cenowo one też swoje stoją, więc ja nie będę ryzykował. Pójdę po prostu podrobić i tyle. No i tutaj mamy zbrojeczki na plus 6, obydwie i żółcie niedźwiedzia bez plusa. Jestem troszkę zdziwiony, że tego nie mam. Ale no prawdopodobnie tego mniej leci. Także idziemy sobie jeszcze chwilę podropić i zobaczymy, co z tego będzie. Dobrze, słuchajcie, dnia wczorajszego były aukcje. Udało mi się zakupić suplement. Dzisiaj kupiłem to na potem. Kupiłem sobie 50 korów surowych. To będziemy otwierać potem. I kupiłem sobie deskę na 30 dni. Zeszła ona praktycznie w 2 sekundy. I ja wiem, że ja może ją troszkę zmarnuję, jej potencjał, i może ktoś napisać, po co ją kupowałeś, nie potrzebujesz jej. Ale ja powiem tak, kto staremu zabroni. Ja jestem w trakcie budowy domu, już jestem na końcówce, za chwilę będzie przeprowadzka, a Metin to jest dla mnie taka wielka odskocznia. Wieczorem sobie wejdę, kołem zakręcę, jakieś pierdoły porobię, coś sobie kupię. Popiszę właśnie z ludźmi na Discordzie, gdzie właśnie was zapraszam, link w opisie. I co, jeżeli chcielibyście po prostu tą serię, żebym bardzo kontynuował, zostawcie jakiś lepiej komentarz, w którym napiszecie, na którym serwerze wygraliście, bo ja jestem graczem Metina od roku już nawet nie pamiętam, ale był to serwer pierwszy, serwer Monastyr, który najpierw się właśnie nazywał Poland, gdzie rozdawałem skille porówno. Moja pierwsza postać to chyba była ninja, dagger oczywiście, no jak już mówię, punkty porówno. Potem grałem na Feniksie. Na Feniksie już grałem dłużej i potem takie już moje super serwery. To był serwer Grimoire, na którym poznałem naprawdę taką ekipę, że no naprawdę drugiej takiej nie idzie spotkać. I z częścią chyba jeszcze grałem właśnie na S16. Moje główne serwery to właśnie S6 i S16, Grimoire i Sirius, z tego co pamiętam. Może mi się numerki pomyliły, ale raczej nie. A wy na których serwerach graliście, co? Niby jadę na desce, ale przydałby się medal konny po to, żeby wbić ten pierwszy poziom konia i potem właśnie, żeby ten damage z wierzchowca rósł. Właśnie jestem ciekaw, czy na desce też ten damage rośnie, bo wchodzę na wierzchowca i mając sam level konia, mamy z wierzcha po prostu większy atak. W sumie powinno to działać na desce, więc przetestujemy to sobie oczywiście. Nie jest tak źle, minęło dosłownie 2-3 minutki i mamy pierwszy medal konny. To mi raczej powinno wystarczyć, ale w sumie przydałoby się jeszcze jakiś tam 1 czy 2 dropnąć po to, żeby mieć już na jutro i pojutrze, żeby nie latać znowu tutaj, bo to bez sensu robota. Ok, żegnam sobie te małpy. Mamy 4 medale konne, także myślę, że spokojnie możemy udać się do M1 i zrobić sobie pierwszą misję na konia, żeby w ogóle to zdjęcie konia dostać. Oczywiście dostaniemy je jutro, tylko będę musiał jakieś tutaj główienka pobić, już nawet nie pamiętam. Patrzcie, ile tu luda gra. Matko Święta, mi się ustawiają do zdjęć. Sorry, przepraszam. Jak w Lidlu, czy w Biedrze na jakiejś promocji, Matko Święta. A dobra, może zejdę z tego, co?
chce jeździć. O Jezus, 25 poziom, zapomniałem. Dobra, sorry. Dobrze, teraz uwaga, uwaga. Mam do dyspozycji dwa wony. I co mam z tym zrobić? Czy kupić jakieś skrzynki, pootwierać? Czy kupić już buty na ogień? Buty na ogień kosztują wona. Takie troszkę zrobione, półtora wona. Lepsze, no to wiadomo, 2 plus 3 wony. Widziałem również talizmany za 3 wony. Tam im lepsze, tym wiecie. Czy zbieramy sobie yangi? Kupujemy jakiś jeden lepszy item, typu wiecie, na ogień, coś lepszego, HP skryte. Czy może bez przesady wystarczy z jakimś HP-kiem i naszyjnik podobnie, z jakimś tam mniejszym HP-kiem. I tyle. Jest to seria od zera do bohatera, więc naprawdę jeżeli ktoś spodziewa się tutaj mega dużych przyrostów w bardzo szybkim czasie, to przykro mi, ale was zawiodę. Ja chcę w tej serii tutaj piąć się naprawdę do góry szamanem. Nigdy jako tako nie grałem. Na chwilę obecną jestem mega zajarany. Bardzo mi się podoba. Chciałbym tutaj wbić w miarę jak najszybciej. Jeżeli chodzi o szybkość, to skille po prostu bym chciał szybko zrobić. Jeżeli chodzi o biologię, no to będziemy tam działać z tym coś tam z czasem. Myślę, że już w następnym odcinku pójdziemy już do M2, coś tam dalej podziałać, wbić te skille i mam na tyle książek już, że myślę, że M4, M6 spokojnie mógłbym wbić, jeżeli chodzi właśnie o to przywołanie błyskawicy. Mamy tam jakieś zwoje egzo, rady jakieś mamy, ale jak nie, to jeszcze też można kupić, tak? Także czekam również na wasze propozycje. Napiszcie koniecznie, jeżeli możecie, na jakim serwerze graliście, co byście mi radzili, żeby na początku bardzo fajnie zarobić. Z 30 levela tam zaczyna się łowienie, więc jeżeli tam są te wędkarskie puzzle, to mogę sobie troszkę dorobić. Mogę nawet sobie kill-offem pomachać. Dawno nie robiłem, też x lat, ale zawsze to jakaś forma zarobku. No i oczywiście zaczynają się też te kory. Także dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie jakieś live'y, to dajcie znać to również w komentarzu. Ja was żegnam. Na razie.